Cześć, z tej strony Krzysztof Miruć. Stajemy się coraz bardziej świadomymi inwestorami. Posiadamy mieszkania wakacyjne, posiadamy mieszkania na wynajem. Dzisiaj pokażę Wam takie mieszkanie i opowiem Wam, czym się ono charakteryzuje, szczególnie projektowanie takiego mieszkania. Jako inwestorzy, kupując taką nieruchomość, będziecie chcieli maksymalnie skrócić czas remontu i jak najszybciej zacząć na nim zarabiać. A zatem mieszkanie na wynajem. Czym się charakteryzuje i jak je zaprojektować? Jako architekt muszę zwrócić uwagę, projektując takie mieszkanie, by korzystać z gotowych elementów wyposażenia. Zwykle też inwestorzy kładą nacisk na to, żeby taka nieruchomość bardzo szybko została zrealizowana, wyposażona i żeby jak najszybciej została wrzucona na rynek. No bo wtedy taki inwestor zaczyna zarabiać. A zatem projektując kuchnię czy szafy, korzystam z popularnych sieciówek. Wyposażając takie wnętrze, również korzystam z elementów, które są dostępne od ręki. Mówię tutaj o kanapach, stołach, stolikach, krzesłach, dywanach, zasłonach i dekoracjach. Rzeczywiście maksymalnie chcę skrócić czas realizacji tego projektu. Niektóre elementy oczywiście mogę zamówić z niedużym wyprzedzeniem, ale to są sporadyczne przypadki. W takim wnętrzu, tak jak powiedziałem, korzystam z popularnych sieciówek oraz z elementów, które dostępne są od ręki. A zatem wybierając skrzydła drzwiowe, warto jest dowiedzieć się, który model dostępny jest w magazynie i który może być dostarczony bardzo szybko. Dla osób, które chcą szybko zrealizować inwestycje i urządzić mieszkanie, na przykład pod wynajem, mam ciekawą propozycję. Skrzydła drzwiowe Verso. Dlaczego? Bo są dostępne prawie od ręki, są na stanach magazynowych i rzeczywiście przy inwestycjach realizowanych bardzo szybko, takie skrzydła sprawdzą się idealnie. To prosta konstrukcja ramowa, zobaczcie, wykończona w białym macie. Mamy szeroką gamę takich cieniutkich przeszkleń, ale występuje też wariant z pełnym przeszkleniem. Skrzydła drzwiowe występują w dwóch wariantach, w wersji przylgowej i bezprzylgowej. I tak jak powiedziałem, dostępne są prawie od ręki. To moja pierwsza propozycja. A to druga. Jak Wam się podoba? Zobaczcie, to model Binito. Skrzydło drzwiowe pokryte jest lakierem matowym utwardzanym UV. Elementem dekoracyjnym są te oto poziome przetłoczenia. Ten model występuje w wersji przylgowej, tak jak tutaj, i bezprzylgowej. Możemy bawić się również kolorami i mamy szeroką gamę kolorów pastelowych. Ważna cecha, ten model dostępny jest od ręki, jest na magazynie i przy szybkich realizacjach mieszkania na wynajem takie modele sprawdzają się idealnie. Dodatkowo krawędzie są trwale i solidnie wykończone. To bardzo ważna cecha. Który model pasuje do tego projektu? Wybieram pierwszy. Dlaczego? Bo ciekawe są te poziome przeszklenia. One po prostu doświetlają. Jeśli wiecie już, jak wybrać drzwi do mieszkania na wynajem, naciśnijcie guzik lubię to. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej i zobaczyć kolejne nasze filmy, zapraszam do subskrypcji naszego kanału.